dał nam obfit. Miłość mu do nas zdobyć kazała, więc dziś raduje się ziemia. My zaś, jak polski obyczaj może, jasełka chcemy nieść mu w darze i ofiarować Bożemu dziecku, którego zabić chciano zdradziecko. Uciekać musiał, historia znana, już nawet dzieciom opowiadana. My zaś inaczej ją troszkę powiemy i troszkę też pofantazjujemy, lecz takie prawa są przedstawienia, że się niektóre fakty po prostu zmienia. A któż z nas wie, jak to wie? Co tak naprawdę się zdarzyło? Więc akt nam pierwszy nie był zmiany. Wszyscy czekają wcielenia Pana. Oto jest zacny Michał Arkanioł. Sprawdza, czy wszystko przygotowano. Wszystko się zdaje jest wykonane. Wszystko powinno pójść zgodnie z planem. A co zrobione? Zrobione! A stajnia sprawdzona? Sprawdzona! A zwierzęta czyste? Czyste! A i ściółka zmieniona? Zmieniona! No cóż, to nie hotel, ale Syn Boży będzie miał chociaż gdzie się położyć. Jezus ma dzisiaj już się urodzić, by plemię ludzkie z grzechu wyzwolić. Wszystko jest chyba zaplanowane. Już niemal wieczór, więc zgodnie z planem wnet aniołowie zbudzą pasterzy. Niech z nich już każdy do szopki bierze. Oddadzą pokłon, niech wracając im o Bogu opowiadają. Tak się właśnie rozniesie wieść wśród narodów. Innym powiedzą króle ze wschodu. Plan znają tylko anioły sami. To tajemnica przed Bogiem Panem. Każdy dochować przesiągnie wiecznie. Tu nikt nie zdradzi. Nie stracicie? Nie stracicie? Nie. Stracicie? Tak. Więc jest bezpiecznie. No, czas wciąż płynie i zaraz trzeba ruszać już w teren. Ku chwale nieba, godzina zero, Bóg przyjmie ciało. Strada, strada! Hej, Gabrielu, czy coś się stało? Strada, Michale, straszna, zaciekła. Mamy wśród siebie agenta piekła. Wywiad przechwycił jego meldunki. Ten drań miał z piekłem jakieś stosunki. Szybko od razu go zlustrowałam i strasznych rzeczy się dowiedziałam. To tajny agent jest Lucyfera! A nie go weźmie, jasne to! To straszne! Jak to możliwe, że z nieba anioł mógł się okazać aż takim draniem? To nie jest anioł! On jest w przebraniu! Ja bym go radziła poddać badaniu. Nie wiemy, ile przekazać zdołał. Dzwonię do szefa. Bądź jego wola! Boże i Panie, my tu problem mamy. Chyba godzinę zero wstrzymamy. Mamy u siebie piekła agenta. Mógł wszystko zdradzić. Tak, tak. Rozumiem, Panie. Twa wola święta. Zaraz ci powiem. Sprawa jest prosta. Lecz najpierw karę. Musi tutaj diabeł dostać. A tego karę. A ekstradycja do piekła. Taka biegów tradycja! O nie tak łatwo! O nie lepiego! Chciałbyś to biegł, ale nic z tego! Wiem, zjadę! Teraz ciało dostaniesz! Człowiekiem z krwi i kości zostaniesz! Na siebie jasna, nie mamy nocha! No, ruchy, ruchy! Pomogą trochę! Mówże mi, ale co Bóg zarządził? Pan ostatecznie sprawę przesądził. Jego miłość dłużej nie czeka. Chce zbawić ludzkość. Nie będzie zleko. W godzinie zero nic się nie zmieni. Jezus się zrodzi dzisiaj na ziemi. Tak też myślałam. Lecz czujność trzeba zwiększyć nam, bracie. Patrole z nieba natychmiast zdwoić albo potroić. Zasadzkę piekło może nam kroić. Ruszajmy, bracie. Porzućmy trwogę. Jezus zwyciężył.
kupcem i łapówkami. Wnet się dogadam z politykami. Heroda jeszcze dziś na tron wsadzę. Sama stanę w cieniu, jako baba trzymająca władzę. Akt już następny. Oto pasterz. Dobroci serca we wszystko wierzy. Dali się podejść kłamstwo krokini. Posiłek dali mu biąc obfit. Pozwolili mu przenocować, a ten ich przecież chce zamordować. A cóż to, kurwo? Co? Spać nie możesz? O, takie czasy, pożar się Boże, gdzie mi do spania? Maćku mój drogi, myślę czy biedny ja, czy ubogi? Nic my nie mamy prócz nędznej chatki, a rząd nam każe płacić podatki. Pieniędzy nie masz, to do więzienia, boś nie zapłacił od wzbogacenia. A mówią jeszcze, że będzie dobry. Podatki, to z boku dochodowy. Jakie dochody? Mój Boże drogi, wszak my dochodu mamy dwie domy. On tak nazywa się dochodowy, bo to dla rządu jest zysk gotowy. Za to sobie kupią nowe rydwany, Herod, Sejm i inne pany. O, a ten to ma spanie dobry Boże. Ech, czemu każdy z nas tak nie może? Sen mi odleciał, gardle coś drapie, a ten tu chrapie ciągle i chrapie. Jakiś on dziwny, paczku ci powiem. Nie jest to chyba zbyt dobry człowiek. Nie wiem dlaczego diabł by wzięli, żeśmy go do nas tam przyjęli. Jak na cię spojrzy, aż człowiek drętwieje. Na owce krzyknie, prawie siwieje. Najgorsze z gębą siarką mu capi. Nie pomagają mu nawet tiktaki. Może masz rację. Jutro na pewno go zapytamy. Niech nam o sobie więcej opowie. Lecz teraz spać trzeba, bo sen to zdrowie. Może to sposób przespać złe czasy. O, śpimy, Maćku. Jutro przez las długa i ciężka czeka wyprawa. Już prawie północ i zaraz stan. Dobranoc, Maćku. Kubo, dobranoc. I jak to mówią, cztery wpływy. Nie dożyjecie, turnie, do rana. Noc ta ostatnia przez was przespana. Pora już biegło mi zawiadomić, że wszystko splane. Trzeba zadzwonić. Lucyfer prezent nam zafundował. Sieć komórkową w piekle zmajstrował. Jak tam z zasięgiem? No proszę, proszę, napisz tani SMS za 2 grosze. O, 2 litwa, niezły popis, roki da. Dam wam bracia na spanie, by wam nie w głowie było wstawanie. Mam tu magiczną taką pałeczkę. Czuję, że pośpią dłużej troszeczkę. Halo, halo! Halo, pasterze, wstawać wam trzeba! Co ty wyprawiasz na wielkie nieba? Chcesz skrzywdzić braci swoich pasterzy? Któż to Bydleje wtedy pobieżny? Lecz ja cię, bratku, jakoś kojarzę. Pamięć mam świetną, pamiętam twarze. Rodź mnie z góry! A on cię? Pytam, kto?
Ktoś ty? Zobaczmy. Diabeł Rokita! Na wielkie nieba! Alar goleczy! Pośród pasterzy są piekła szpiedzy! Mam tu Rokitę! Chciał skrzywdzić ludzi, aby się nie miał żaden z nich budzić! Jestem już, bracie! Gdzie ten piekielnik? Zaraz go skrzydłem strzelę! Tylnie! Mów! Kto cię przysłał? Co chciałeś zrobić? Jakie żeś plany umyślił sobie? Ale pomoc! Macie uciekę UFO! Chwila, panowie! Nie żadne UFO! Darujcie sobie! Nie krzyczanie, ale to dobrzy ludzie! Spokojnie, bracia! Szedłbym was zbudzić! Ktoś ty? Jak to? Co od nas chcecie? Powiem, jak dać mi w końcu zechcecie! Jesteśmy dobre anioły z nieba! Szedłbym was zbudzić! Tak było trzeba! Lecz patrzę, a tutaj no to diabeł chciał was zabić! Więc całą sprawę przejęło zaraz biuro anielskie! Chcemy wyjaśnić plany diabelskie! Ha! Więc to diabeł! Zaraz wiedziałem, że coś z nim nie tak, zło przeczuwałem! To myśmy do nas ciebie przyjęli, a tyś nas za to kurwa chciał zdzielić? Że to diabeł! Jedno draństwo zrobił, ma prawę! Gadaj, kto nazwał ciebie w tej domie? Imię, nazwisko, nic wam nie powiem! Nic nam nie powiesz? A to ciekawe, Archanium Gabriel, w tym to ma prawę, że krąży w czasie bez żadnej szkody. Przynieś nam, bracie, święconej wody. Szybko my z tobą się rozprawimy, po prostu zaraz ciebie uczcimy! Nie! Powiem! Powiem! Wydam przyczynę! Lecz mnie nie czyńcie chrześcijaninem! Lucyfer kazał mi ich tym zdzielić, aby się ludzie nie dowiedzieli, że Chrystus na świat przyszedł w Betlejem. Aby nie mieli ludzie nadziei. Patrzcie, jak zmyśli! To kawał drania! Słuchaj, Rokita, koniec kłamania! Ale ja nie kłamię! Także trzej królowie też nie dojadą! No i nikt w ogóle! Król Herod i inni piekła agenci. Wszyscy w przebraniach, z pozoru święci. Słuchaj, Michale, może nie kłamie, może naprawdę to tacy dranie. Prawdę ja rzekłam, ja piekło kocham, błagam, nie chcicie. Dobra, wymocha i żebym cię już więcej nie widział. Albo cię łokszczę tuż na krzyża. Minie, dzięki niebiescy dobrzy panowie. Również pana sobie. Po coś go puścił, zaraz doniesie, że wszystko wiemy. A co mam skrzeszyć? Lepiej niech leci. Alert! Uwaga! Wszystkie jednostki! Piekielna zdrada! Ratujmy ludzi! Plan B wykonać! I dla trzech króli przyznać ochronę! A wy, pasterze, już nie słychajcie, lecz puśćcie innych i pospieszajcie! Idźcie się skłonić w Bożej dziecinie! Niech wiara w niego nigdy nie zginie! Musimy lecieć! Tylko nam wskażcie, gdzie ta nadzieja na świat nam przyszła! Wstajni! Betlejem! A już następne. Straszne w ogóle się będą działy rzeczy. Bo królem jest dawny diabeł, swą go Herodem. On dziś to człowiek. Na jego głowę włożył Lucyfer złotą koronę, więc w kraju terror, ralne błoty wieku, złot już święty. Tak to działają tajni agenci. Jeszcze w niebie, wszyscy święci.
Może mi dobrze, że mnie odkryli. Kumple pomogli. Królem zrobili. Tylko człowiekiem być, powiem szczerze, strasznie głupie. Lecz służę piekłu. Resztę mam w nosie. Proszę. Od piekła mam to wytyczne. Me obowiązki nie takie liczne. Muszę ja tylko złych wciąż pilnować, uczciwych gnębić, biednych rabować, wpłynąć też na to, by zabijano nienarodzonych. Wieczorem rano antykoncepcję promować. Pod hasłem wolność! Spokojna głowa. Dobro wyśmiewać! Ha, 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 ha. I poniewierać! Niszczyć wartości! Grzech! Grzech! Grzech popierać! Równouprawniać też te wstrętne związki. Oto są w skrócie me obowiązki. A! Jeszcze jedna jest tu klauzula. Zabić trzech mędrców idących do króla. Więc jak widzicie, mam lekkie życie. Wybory były. Mnie nie zmienicie. Co tam się dzieje? Do mnie tu straże! Ochrona moja! Wielki rysiarz! Co za hałas? Co to ma znaczyć? Jakichś trzech typów chcecie zobaczyć? Królu! Co? Królu! Masz do mnie królu mówić, idioto! A, spoko, spoko! Spoko co? Spoko! Królu! No! Byłeś ty chociaż dzień jeden w szkole? Ja, zresztą nie ważne. Ja turniu wolę. A teraz dalej ci stąd prostaki. Albo zaczekaj. Coście gadali? Jacyś trzej ludzie na mnie czekali. No stoją tam. Ciągle czekają. I takie śmieszne czapeczki mają. Takie jak twoja, królu. Czapeczki? Na wielkie piekła! To są korony! To trzej królowie jadą w tę stronę! To ci na biegu każe ich zgładzić! Zaraz się dowiem! Ruchy! Prowadzić! Kasper! Melchior! Baltazar! Ono! O Boże, Boże, goście! Pierwsze powinna. Cieszę się, żeście chcieli zawitać! A cóż sprowadza w me niskie brody? Bądź pozdrowiony, Herodzie drogi, żeśmy ze wschodu tu przyjechali. Gwiazda nas wiodła, lecz znikła dalej. Jak mamy jechać? Nie wiemy wcale. Ty swoje państwo znasz doskonale. Opa. Do króla królów. Pokaż nam drogę. Do króla królów? A więc królowie, wam to pewnie nie ruszać trzeba. Mam nadzieję, że gdy już króla tego znajdziecie, wracając, wszystko mi opowiecie. Ja też wtedy. Pokłon mu zło. Dzięki, Herodzie, i szczęści Boże. Szczęść Boże. Ja wam poszczęszczę. Ja wam dam drogę. Ja tylko królem! Zaraz pomogę! Straż! I za króla. Za nich, kiedy będą już sami, jak tylko wyjdą z Jerozolimy. Zrozumiałeś? Ty głupi synu? Wszystko, królu! Będzie po cichu, mamy wezwolę! Nie będzie krzyku! Pokawaj ich potem gdzieś te trupy! A co znajdziesz? To twoje łupy! Lucyfer kazał zabić ty króli! Więc ja to robię! On mnie przytuli, awansuje na księcia piekła, a perspektywa dla mnie urzekła, urzekła, urzekła. Akt już następny. Oto trzej króli, śmierć im przegrozi, lecz nic w ogóle o tym nie wiedzą. I męż nie do przodu, idą. By skłonić się tylko Bogu.
zdaje. Nie, dziwny Herod coś się wydaje. Masz rację, Gartrze. Ja powiem nawet, czemu nie ufam. Wcale, a wcale. Mordę ma jakąś nieludzką taką. Nie ufam także jego żołdakom. Pytam krugi! Koniec wycieczki! Herod was kazał zwolnić troszeczki, bo wkurzyliście szefa naszego. Trzeba zapłacić za to koleją. Co to za chamstwo? Zawsze tak macie, że ordynarnie bójki wszczynacie. My Króle Wschodu karate znamy. Więc ci otwieram moc twą. Otrzymasz ją znowu wtedy, gdy piekło
to dziecina, serce się tworzy. Przecież obracza sam to Syn Boży. Dary te nasze dla Niego błotem. Wybacz, że uczczę Cię tylko złotem. Pani nad Pani i Królów Królów, życie nie będzie szczędzić Ci bólu, więc przyjmij tę milę, która ból koi, skoroś człowiekiem dla nas się zrodził. Przed Tobą, Panie, jesteśmy mali. Wypada, byśmy dary składali. Kadzidło wonią do nieba sięga, więc jest, o Boże, jak trwa potęga. Dzięki Wam, dobrzy nasi królowie, żeście tu przyszli. Tak myślałem sobie, że bez Was trudno byłoby z nami. Byście walczyli tam z żołdakami złego Heroda, byście przyjrzeli. I nawet diabła przed nas umierli. Dzięki Wam, mężni, dobrzy królowie. Mężeni, pośnijcie sobie. Jezus się do Was pięknie uśmiecha. Jest Wam wdzięczny. On tu Was czekał. Są i pasterze. Wejdźcie. Tu w żłobie właśnie Was czeka i Jezus. Bóg. Człowiek. Witaj. Witaj o obiecach. Przez lat tysiące ciągle czekałem. Przyszedłeś do mnie. Do ludu swego. Aby wyzwolić nas z mocy złego. Wkładam Ci serca. Wszystko co mam. Dary mi serce. Bo Cię, o Jezu, szczerze kochamy. Dzięki pasterze, serc Waszych darem są piękniejsze. Cieszą bez miary. On Was ukochał i dla Was z nieba wystąpił. Więc więcej nic mu nie trzeba, oprócz miłości. Thank you.
oczy. Płaczę tak szczerze. Zamiennie biegła moi żołnierze. Królu Herodzie, ajajaj, aj. Tamci królowie nie chcieli współpracować w ogóle. Mieliśmy zabić, a się nie dali. Jeszcze nam zady skopali, aj, aj. Zdali karatę jak matkę Boże, że prawdę mówię. Precz, precz, precz to, nieudacznicy. Każę was w loku więzić, w ciemnicy. Żywcem, żywcem ze skóry każę obcierać. Lecz co teraz robić? Jasna cholera, stać, wracać. Trzeba plan B prowadzić. Jedźcie tam z rana, by dzieci zabić. Wszystkie do dwóch lat niech stracą życie. Wśród nich i króla tego zgładzicie. Tak jest, o królu, zaraz ruszamy i z rana twój rozkaz wykonamy. Coś ty narobił, straszny potwornik. Rozkaz wyleje krwi, że ci mogę. Piekło cię czeka, o okrutniku. Za to, żeś grzechów zrobił bez liku. Ja, anioł śmierci. Ja diabłem byłem, ty Tyrowi dobrze służyłem. Gdy po śmierci znów w piekle stanę, na pewno godność księcia doznanę. Pamiętaj, jeszcze się trzeba i kochać Boga. Ten